No siemanku, szanowanku, z tej strony Tommy and welcome to gry EXE. Zagramy teraz w past.exe, gra stworzona przez Randy Becker, special thanks to Abram Lobato. Press space. Słyszeliście to już? To już było coś masakrycznego. Dobra, zobaczcie co tutaj mamy. Ja nie wiem w ogóle co to jest za gra, czy to jest Zelda? Nie, to nie jest Zelda. Dobra, nie wiem co tutaj muszę nacisnąć. Da się tutaj wejść? Nie da się tutaj wejść. O, fakty. Nie, dobra, to tylko na sokach da się chodzić. Za chwilę coś tutaj będzie, pewnie wyskoczy coś za chwilę. Bo wiecie jak, gry EXE są dosyć dziwne, ponieważ one się normalnie zaczynają, tak jakby to była normalna gra, a dopiero później zaczynają się robić jakieś creepy rzeczy. Wcale się nie zdziwię, jak na przykład tutaj sobie będę biegł. Bo zobaczcie, tutaj nikogo po prostu nie ma, nie da się wejść do jaskini. Nikogo tutaj nie ma i za chwilę wyskoczy jakiś potworek i będzie mocno krzyczał. Dobra, co tutaj mamy? Co to jest? Turn back? Dlaczego mam turn back zrobić? Ja się tutaj nie słucham, ja teraz będę tutaj wchodził do góry. Dlaczego turn back? Dlaczego mam się zawrócić? Co tutaj mamy? O kurde. Ale my jesteśmy wysoko. Nawet już tak... Ej, coś tutaj się pojawia! Coś tutaj się pojawia, to jest Zelda, tu jest coś nie tak z Zeldą. A jak się wrócę to... Nie, ja muszę zrobić turn back. Ja nie wiem, czy jak ja tam będę chodził, to mnie będzie, bo to jest Zelda, zobaczcie! To jest gościu z Zeldy. Na razie nic tutaj się nie... Ale już tak pomału biegnę, bardzo pomału biegnę. Life, zobaczcie w prawym górnym rogu, life, mamy życie. Turn back. No to zawróciliśmy, ale pewnie i tak tam musimy iść. Dobra, ja się teraz tam wrócę. Ja nie będę tutaj zanudzać, tylko od razu... Jak mamy zginąć, to i tak zginiemy, tak? A jeżeli nie, no to nie. No, to jest jak plus i plus, to jest minus i minus. Ja pierdzielę. Dobra, dlaczego się muzyczka skończyła? Teraz się zrobiło tak cicho, że pewnie słyszycie takie... albo... z mojego mikrofonu. No niestety na razie mnie nie stać na lepszy mikrofon. Bardzo dużo osób się pytało, jaki masz mikrofon. The T-Bone SC440 niemiecki. Jest dosyć dobry, ponieważ ja go kupiłem chyba za 50 euro i wam powiem, w takiej cenie nie znajdzie się takiego mikrofonu z taką jakością. Bardzo dużo osób mi pisze, że jest dobra jakość. Dobra, co tutaj mamy? Ja nie wiem, czy tutaj po tym możemy chodzić, czy nie. Turn back. Ty, bo za chwilę tutaj tak wyskoczy, że mi chyba serce stanie. Halo? Nie ma muzyki, nie ma... Jezus Maria! Już się troszeczkę przestraszyłem, ale tak troszeczkę. Kto to jest? Kim jesteś? Halo? Da się z tobą porozmawiać? O Boże, coś ty powiedział! Jeszcze raz! Please away, coś tam. Za szybko nacisnąłem! Po 5 razy spację nacisnąłem, jakby co to sobie zróbcie tam pauzę. Ale ja nie wiem, czy tutaj można też z enterem grać, czy nie. Dlaczego tu jest taka krew? Co tu jest grane? Ja nie wiem, czy wam się podobają te gry EXE, ale one są naprawdę creepy. Ludziom, którzy tworzą gry EXE, naprawdę coś jest nie tak... Coś jest tutaj nie tak, to jest coś nie tak... Tak teges. Ej, bo tutaj już światła nie będę miał! Jest, mam się... Jezus Maria! Co to było? To są tylko piksele, a ja się boję, jakbym grał kuźwa w Outlast 3. Pełno krwi, ale dlaczego jest tyle krwi? Oh, sorry. Sorry za ten wstrząs mikrofonem. Ale mam w takim miejscu no mikrofon, no cóż, może sobie go tutaj dam jakoś, dobra. Hello, ile jeszcze tak mam biec do przodu? Hello. Nic tutaj nie ma, nic, kompletnie nic. My biegniemy w takich ciemnościach chyba, nie? Dobra, coś tutaj się zaczyna dziać. Okej, dobra. Co jest teraz grane? Halo? Dlaczego odkryłem sobie całą mapę? He? Dobra, moi mili, wydaje mi się, że coś tutaj spieprzyliśmy, ponieważ ona chyba coś tam nam musi powiedzieć. Czekaj. Hero, do not be afraid, nie bój się. Bohater, please allow me to heal you once. Proszę, daj mi się uleczyć. Wydaje mi się, że zbugowałem po prostu tą grę, bo jak sami zauważyliście, wcześniej tutaj biegł taki duszek. Wydaje mi się, że on musi w nas, nie wiem, musimy z nim mieć jakąś interakcję, bo on po prostu przebiegł obok. Tak mi się wydaje, bo żeśmy wyszli poza mapę i nic więcej po prostu nie było. Takie są gry EXE, wiecie jak, one są robione w ciągu jednego dnia, w ciągu dwóch dni, dlatego są dosyć ciężkie.
Jezus Maria, właśnie to jest to, o czym mówiłem! Fuck, dobra. Powróciliśmy do tego samego miejsca, w którym żeśmy byli. Czyli tej czarownicy już tutaj nie ma. Fairy, fairy, fairy! Musimy teraz chyba wrócić czym prędzej. O kuźwa, co to jest w tej jaskini? Ja nawet nie chcę na to patrzeć. Mam nadzieję, że to mnie nie będzie atakować, żeby nie było, że znowu będę musiał od nowa tą grę przechodzić. O Boże, o boy, o boy. Da się tam zaskoczyć, nie da się, ale zobaczcie jak się już niebo zmieniło. Nie wiem dlaczego teraz tak dosyć wolno biegniemy. Ale się czuję teraz taki zmęczony, taki... Nie no, żartuję. Dobra, zobaczcie, tu jest też ten jastur! Dostałem jasturem w Ryoka. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Kto to jest, kto to jest? This is not a game, to nie jest gra, okej? Okej? This is not a game? Dobra, już mi to mówiłeś! To nie jest gra. Tutaj się nie da przejść. Gdzie mam teraz tutaj przejść? Fuck. A, tutaj, okej. Okay. Co ty mi powiesz? This is not a game, to nie jest gra. This is not a game? Dobra, już mi to mówiłeś. This is not a game. 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 Here lies. Tutaj leży Zelda. Nie. A nie, okej, okay, ja myślę, że muszę wpisać. Tutaj leży, kto leży? Fuck. Nie wiem, czy wam ciary przełażą. Ja mam! Wszystkie kościotrupy na mnie poleciały naraz. Ciekawe, czy tutaj się zmieniło coś. It's too late, już jest za późno. Czy jednak tekst się zmienił? I tak to jest Zelda. Tak już wcześniej myślałem, że to jest Zelda. Ale ja chciałem splamić. Splamić swojego honoru. Co tutaj taka krew leci? Halo? Fuck, ja nie wiem, nie chcę go tutaj dotykać! Tu jest chyba jakiś potwór będzie. Tu jest chyba jakiś potwór będzie był. Nie ma tutaj nikogo. Co to za dzwony są? Ej, nie da się tutaj przejść. Okej. Okay. Tutaj górą też się nie da przejść! Ja myślę, że teraz się tutaj lokalizacja zmieniła. Ty, może zejdziemy tędy na dół? Bo tam jest zakaz przejścia. Dobra, tutaj jest... Tutaj jest ta drabinka. Ej, zobaczcie! Nie, wy tego nie widzicie, ale w lewym górnym rogu pojawił się taki Zelda, taki... Taki creepy Zelda. Boże, jak ja się boję tych dzwonów, nie? Jak ja się boję tych dzwonów. Za chwilę będzie pewnie koniec gry. O. Chyba tutaj nie. Okej, okay, a tutaj kto jest? Tam u góry są jakieś... Co to jest w ogóle? B. Nie wiem, co to jest. To jest coś z Zeldy, może jakieś... Nie wiem, co to jest. Nie mam żadnego pojęcia, czy to można zbierać, czy nie. Musimy wrócić do początku gry. Tu jest znowu ten jastur. Może mnie zaatakuje. Nie. Jezus Maria! Takie piksele, a tak się można przestraszyć. Okej, wracamy z powrotem. Okej, dobra, udało nam się chyba... Uciec z tego świata, Zelda! Zelda, co ja ci zrobiłem? 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 Przygotujcie się teraz, nie? Przygotujcie się. Przygotujcie się. Nie, to chyba wszystko. To chyba wszystko. Czyżby jakiś bóg? Koniec. Fuck! Ta gra EXE była dobra. Ale... Słyszycie moje serce? Słyszycie moje serce? Ja pierdzielę ty, masakra wam powiem. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, jeżeli nie to zapraszam was do innych moich produkcji. Zostaw łapkę w górę, dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie go dzięki, cześć! Kryjemy się w szafie, kryjemy się w szafie, kryjemy się w szafie, kryjemy się w szafie! Nie zauważymy, nie zauważymy! Jezus Maria! Ja pierdolę! Jezus Maria! Ja pierdolę!